To jedno z najważniejszych świąt dla katolików. W czwartek wierni obchodzili Boże Ciało. Z tej okazji, jak co roku, głównymi ulicami miasta przeszedł pochód liturgiczny, który jak zawsze przyciągnął tłumy. Boże Ciało, jak co roku, było okazją do przywdziania odświętnego stroju i zamanifestowania swojej wiary, która w naszej historii jest bardzo silnie ukorzeniona. W pochodzie, oprócz zwykłych mieszkańców miasta, zobaczyć można było też poczty sztandarowe. Do udziału w pochodzie duchowni zaprosili również różnego rodzaju wspólnoty kościelne, ruchy i stowarzyszenia. Nie zabrakło policjantów, którzy na czele pochodu panowali nad bezpieczeństwem wiernych. Pochód centralny rozpoczął się przy najbardziej rozpoznawalnym ostruskim kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a swój bieg zakończył przy kościele Dominika Savio. Pół wieku istnienia obchodził w ubiegły weekend zespół szkół zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostródzie. Złoty jubileusz rozpoczął się zbiórką pod budynkiem szkoły. Obchody przebiegły zgodnie ze wcześniejszym harmonogramem. Przed godziną 12 takim orszakiem, dość dużym korowodem przemaszerowaliśmy przez miasto, przez ulicę Główną Czarnieckiego na godzinę 12 do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tam odbyła się msza, prowadził ksiądz dziekan Wiksiowiecki, jak również i dyrektor szkoły salezjańskiej. Po mszy wszyscy powrócili na teren szkoły, aby wspólnie uwiecznić chwilę. Tam bowiem zgromadzeni absolwenci zostali zaproszeni do zrobienia wspólnej fotografii za pomocą wozu strażackiego. Na szkolnym boisku miała miejsce oficjalna uroczystość z udziałem burmistrza miasta, starosty ostruskiego, jak też wójta gminy. Przekazane zostały urodzinowe prezenty. Na tym jednak nie zakończyło się spotkanie, bo jak urodziny, to musi być impreza. Końcowym etapem był bal. Wielu absolwentów się tam zapisało, wielu gości też tam się szykuje, także myślę, że będzie to wspaniałe też miejsce do zabawy i do tego, aby były kolejne wspomnienia. Ile uczniów, tyle wspomnień, a na brak chętnych zespół szkół zawodowych imienia Szandora Petofi nie narzeka. Tradycją jest, że w przedszkolu numer 2 w Nidzicy Dzień Dziecka świętuje się cały dzień. Obchody Dnia Maluchów rozpoczęły się od przedstawienia wystawionego przez rodziców. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka przygotowujemy dla naszych dzieci wiele atrakcji. Jedną z takich atrakcji jest wystawienie bajki przez rodziców. Wystawienie bajki przez rodziców weszło już do naszych uroczystości i rodzice wystawiają bajki już co roku. Jest to wspaniałe, dlatego że dzieci się cieszą, kiedy aktorami są ich rodzice. Druga niespodzianka czekała w ogrodzie przedszkolnym, gdzie odbył się festyn rodzinny na sportowo. W nidzickim przedszkolu w obchody Dnia Dziecka aktywnie włączają się sami rodzice. Miło mi, że mogę właśnie czynnie brać udział w różnych takich przedsięwzięciach naszego przedszkola, gdyż moje dzieci tutaj chodziły. Fajne tego typu są właśnie imprezy. No dla dzieci, dla nas, dla naszych pań, bo się wszyscy tutaj razem spotykamy jak taka duża rodzina, bawimy się. Tym bardziej właśnie, że możemy z naszymi dziećmi jakoś właśnie tutaj wspólnie się bawić. To chyba dla nas jest największa frajda, dla naszych dzieci. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji oraz smaczne potrawy i napoje. Była to świetna zabawa, nikt się nie nudził, o czym świadczyły roześmiane buzie dzieci i rodziców. Ostróda wygrała w konkursie na podwórko moich marzeń. Zdobyliśmy prawie 250 tysięcy głosów, a to wystarczyło do zajęcia 15 miejsca w drugim etapie. Plebiscyt na Placu Zabaw zorganizowany został przez znanego producenta kosmetyków. Pierwszy etap odbył się na przełomie lutego i marca. Każda gmina i spółdzielnia dysponująca odpowiednim miejscem do zagospodarowania mogła zarejestrować swoją kandydaturę. W tym etapie zarejestrowano niemal 1000 lokalizacji chętnych do wzięcia udziału w akcji. Następnym etapem było głosowanie na 40 najpopularniejszych lokalizacji, w których inwestycja ma się rozpocząć.
Ten etap podzielony został na dwie tury, a z każdej z nich wyłoniono 20 zwycięzców. Do końca sierpnia powinna zakończyć się budowa, aby mieszkańcy jeszcze przed końcem wakacji mogli cieszyć się z nowej atrakcji. Obyczaje w Armii Mazur, kulturę oraz narodową tradycję zaprezentowali kolegom z pięciu krajów uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Nidzicy w ramach programu Comenus. Dzisiaj przyjechały do nas delegacje ze szkół, z którymi współpracujemy. Są to uczniowie wraz z nauczycielami z Niemiec, grupa uczniów oraz nauczycieli z Turcji oraz nauczyciele z Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Zagraniczni goście podczas kilku dni wizyty zwiedzili stolicę, a także Nidzicki Zamek i Ratusz. Wizytę naszych gości rozpoczęliśmy od stolicy, Warszawy. Później postanowiliśmy pokazać im stolicę naszego regionu, czyli Olsztyn, jego urokliwe miejsca. Natomiast na koniec zostawiliśmy Nidzicę. Odwiedziliśmy pana burmistrza. Goście przekazali drobne upominki pamiątkowe promujące ich miasta, ich regiony. Byliśmy na zamku, pokazywaliśmy tereny w okolicach Napiwody i oczywiście uczestniczyliśmy w takich warsztatach z papieru czerpanego oraz malowanie na szkle w wiosce garcarskiej. Sami uczestnicy wykonali prace, które zabiorą do swoich szkół, do swoich krajów. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości. Pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na stadionie miejskim w Ostródzie odbyły się warsztaty bramkarskie. Przeznaczone one były dla określonych grup wiekowych oraz trenerów. Mają za zadanie w postaci prezentacji, zajęć teoretycznych, pokazów i zajęć praktycznych na boisku przybliżyć metodologię szkoły hiszpańskiej, jeśli chodzi o szkolenie bramkarzy, jak i polskiej, bo są to warsztaty hiszpańsko-polskie. Chętnych do udziału w szkoleniu było wielu. Osób zgłosiło się prawie 100, łącznie z rodzicami, opiekunami, którzy też chcieli być częścią tego wydarzenia. Zajęcia trwają od godziny 10 dzisiaj, zakończymy je o godzinie 16. Oprócz treningu na świeżym powietrzu były też wykłady w sali konferencyjnej. Jednak niektórym młodym sportowcom ciężko jest wysiedzieć na lekcji. Pomijając kilku młodych zawodników, którzy szukają tylko przysłowiowego gonienia za piłką, jest bardzo dużo młodych chłopaków, którzy są na każdym wykładzie dzisiaj, słuchając z dużą uwagą. Trenerzy aktywizują ich w postaci prostych, małych gier, które robią od razu na bieżąco w trakcie wykładu, jeżeli widzą, że zawodnicy już troszeczkę może opadają z sił. Wagarowicze jednak nie próżnowali. Ćwiczyli ciężko na murawie, bo ich marzeniem jest być bramkarzem. Lubię być bramkarzem, no i bardzo długo gram w piłkę. Lubię być odpowiedzialny za coś, na przykład za bramkę albo za piłkę. Chcę być bramkarzem, ponieważ jest to bardzo fajne. Trzeba dużo popracować, ale myślę, że osiągnę kiedyś sukces. Pozycja bramkarza to bardzo odpowiedzialna funkcja. Wymaga dobrej odporności psychicznej oraz przede wszystkim umiejętności pracy w zespole. Organizatorzy zapewniają, że wrócą do Ostródy, aby nauczać przyszłych sportowców. W sobotę 13 czerwca już po raz 14 odbędzie się rodzinny rajd rowerowy, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. W tym roku przewidujemy trasę o odcinku 33 km. Rozpoczynamy z placu Mickiewicza, kierujemy się w stronę Księżego Dworu, z Księżego Dworu do Wysokiej, z Wysokiej na Pryjomę, z Pryjomy na Pośnicę i wracamy przez Skurpie, Rutkowice, Burkat i do Działdowa.
Dzieci do lat 10 mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Młodzież w wieku od 11 do 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna. Tradycyjnie wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody. Tradycyjnie już po każdym rajdzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje kiełbaski z grilla, bułeczka i zostają rozlosowane dwie nagrody rowerowe. Jeden rower damski i jeden rower męski. Oprócz tego nagradzamy również najliczniejszą rodzinę tego rajdu oraz najstarszego uczestnika i najmłodszego uczestnika i najmłodszą uczestniczkę. Na mecie na wszystkich uczestników czekał będzie darmowy poczęstunek oraz chłodne napoje. W niedzielę 7 czerwca w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się turniej finałowy Mistrzostw Województwa Żaków, w którym wystąpi 12 najlepszych drużyn obecnego sezonu. Chciałbym kilka słów powiedzieć o piłkarzach Działdowskiej Wkry. Rocznik 2006-2007, jest to kategoria Żaka. Udało się chłopcom pod moją opieką zakwalifikować do Mistrzostw Województwa. Mistrzostwa te województwa odbędą się w Lidzbarku Warmińskim w dniu 7 czerwca o godzinie 10. Fanów futbolu zapraszamy do kibicowania młodym piłkarzom. Turniej startuje o godzinie 10. Zakończenie rozgrywek jest przewidziane na godzinę 15:15.